witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym pikniku rodzinnym, zorganizowanym cyklicznie, bo generalnie w tym roku w czterech miejscowościach w odstępach tygodnia lub dwóch odbywają się pikniki. Wasz piknik jest drugim. I po pierwsze, chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa i podziękować za takie ogromne zaangażowanie, bo jak widać było, przyrządzonych zostało 29 potraw przez różne panie i proszę mi wierzyć, że trudno było o ocenę, ponieważ wszystkie praktycznie były pyszne i bardzo pyszne. Nie było potraw złych lub takich, których nie dało się zjeść. One wszystkie były fantastyczne. Czwarte miejsce, równorzędne jest ich. Dziękuję bardzo. Taki jeszcze nie są dobre. A wójcie, to druga z takich bardzo fajnych i udanych imprez w gminie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Faktycznie jest to kolejna impreza z szeregu imprez cyklicznych, które odbywają się w naszej gminie. Są to tak zwane pikniki rodzinne, gdzie z czterech stron gminy dla wszystkich miejscowości zostało to tak dopasowane, aby mieszkańcy mogli przyjść ze swoimi dziećmi i spędzić doskonale popołudnie niedzielne w gronie rodzinnym, spożywając potrawy, bawiąc się, tańcząc i uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, grach i zabawach. Faktem, żeby zaproponować mieszkańcom taką zabawę, trzeba mieć fajne miejsce. Tu w Nowym Pawłowie to miejsce jest szczególnie fantastyczne. W zasadzie wyremontowaliśmy wszystkie świetlice w gminie Janów Podlaski. Nie mamy takiego miejsca, w którym moglibyśmy się wstydzić, więc chodziło tylko o dobranie miejsc w taki sposób, aby kilka miejscowości sąsiednich mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu, aby ono nabrało większej rangi i większego znaczenia. Trudno by było wybrać tą najlepszą potrawę z 29 potraw? Oczywiście, bardzo trudno, dlatego że wszystkie potrawy były smaczne, wszystkie potrawy miały osobliwy smak. Każda z nich była inna, inaczej przygotowana, ale niektóre z nich przypominały smaki z dzieciństwa, niektóre z nich charakteryzowały się dzisiejszymi smakami. Wszystkie z nich były niepowtarzalne. Należało przyznać punkty według nie tylko smaku, ale i wyglądu, konsystencji, wykonania, no i również ocenić je wizualnie, i to było chyba najtrudniejsze, ale zliczając wszystkie punkty dzięki temu, że cztery osoby brały udział w ocenie, udało się wybrać tych najlepszych. Jak wójt gminy Janów Podlaski spędza wakacje? Tak jak widać, cudownie, dobrze, dobrze się bawiąc ze swoimi mieszkańcami. Szybko, szybko. Skóra przyspiesza. No, minimalnie, tą drugą. Zakręcamy, o, skóra się rozpada. Uwagi, nie dawajcie się. Mały wciąg, gratulujemy. Tutaj obok Żywaństwa zaraz ciągnie, on chce rozgratować. Co tu się dzieje? Jesteśmy w chyba tak zwanej zachodniej części gminy Janów Podlaski. Co tu jest ciekawego? Co tu się dzieje? Jakie tu są miejscowości? Zresztą akurat jesteśmy z jednej z największych sołectw naszej gminy, czyli w sołectwie Nowy Pawłów. Właśnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która ostatnio wyzajęła pierwsze miejsce w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Działa także zespół śpiewaczy sławny Pawłowianki, który kultywuje kulturę ludową, występuje na różnych rodzajach przeglądach i festiwalach twórczości ludowej. Ale i panie dobrze gotują, z tego co widzę. Tak, właśnie byłem w jury konkursu kulinarnego i jako jury mieliśmy problem z oceniem, właśnie z werdyktem, bo przepyszne wszystkie potrawy,
i ciężko było wybrać tą najlepszą. Czasami uważam, że jesteśmy poważnie skrzywdzeni, bo faceci chyba gorzej gotują niż kobiety. Tak. Jak to jest na wsi? Tak, w kraju się powiedziało, że z niby kucharzami są najlepsi mężczyźni, tacy jak Jacek Kuroń czy Karol Okrasa, ale wiadomo, kobieta zawsze najlepiej ugotuje, czyli w domu i nawet na takich imprezach okolicznościowych, jak dzisiejszy festyn rodzinny. Matej, jak to wójt powiedział, te kubki smakowe bardziej wykształcone. Tak. Tutaj właśnie żeśmy spróbowali troszkę takiej potraw regionalnych, ludowych, czyli jakieś smalce z ogóreczkami, czy z pieczywem, czy różnych pierogów, pys i tak dalej. Jak także potraw takich typowo okresowych, czyli jakieś kompoty, ciasta z owocami i ciasta drożdżowe. Gdzie jesteśmy i co za piękne panie koło pani stoją? Jesteśmy w Nowym Pawłowie. Jest to świetlica wiejska z przystanią turystyczną i działa tutaj mój wspaniały zespół ludowy Pawłowianki, którego szefową jest pani Eugenia Rytel. Panie śpiewają już od 45 lat, znane są tutaj w okolicy, w województwie, z ich działalności kulturalnej. Także miło się tutaj przyjeżdża i tutaj mieliśmy przyjemność zorganizować festyn rodzinny w tej wsi. Panie przygotowały potrawy regionalne, przepyszne. Otrzymały ode mnie skromne nagrody, jak na pyszne pyszności, które przygotowały. I są gospodyniami tutaj wspaniałymi. Jeszcze do tego pięknie śpiewają, wiją wianki dożynkowe. Także wszystkie wspaniałości, co mogą zaprezentować, to właśnie do nich należą. To te trzy pierwsze miejsca, gdyby pani dyrektor wymieniła, czy pozwoliła wymienić? Oczywiście pierwsze miejsce Krysia Misiejuk otrzymała. Co, pani Krysiu? To były pierogi z fasolą, no i z taką wiejską kiełbaską i z cebulką. Pyszne były naprawdę. Ja już żyłem przepis. Drugie miejsce. Drugie miejsce Ania Chwedoruk. Ziemniaczane. Jeszcze raz. Pierogi ziemniaczane. Tradycyjne, dawno robione pierogi z gotowanymi ziemniakami, ze skwarkami i też z podsmażaną cebulką. Dawno robione jeszcze z pani wesela, wesela zostały. Z babci wesela jeszcze zostały. Z babci przepisu. Trzecie miejsce pani Sołtysowa, jednocześnie członkini zespołu. Sołtysowa wymodziła. Ogórki małosolne i smalec. Nie, no niesamowite. To ogórki z własnego ogródka? Z własnego ogrodu, tak. Jest jakiś specjalny przepis na ogórki małosolne? No nie, woda i sól. Czosnek i koper. Ale muszą ile czasu być w tej zalewie, żeby takie były naprawy tego swojego smaku? No dwa dni. Gotowaną wodą zalewać i dwa dni ogórki dobre. Panie zrobiły coś na konkurs? Wszystkie panie? No dobra, to śmiało. Imię i co zrobiłam? Ja zrobiłam paszteciki z kapustą kiszoną i z grzybami. Znalazła pani czas na te paszteciki? Tak, no już starałam się, żeby... Dobra. Ja zrobiłam obaczanki z ciasta takiego drożdżowego, tak jak robi się racuchy. Ja zrobiłam racuchy i szarlotkie. Szarlotka też taka, stary przepis rodzinny. No tak. Żeby nie